Witanowie, z tej strony strzelam za 1 HP. Słuchajcie, wczoraj został odpalony serwer testowy o godzinie 18:30 z łatką 058. Testy potrwają do godziny 15, 4 lipca. Oto kilka zmian, które będą testowane. Nowy tryb Bastion. Polegał on będzie na szturmowaniu bądź obronie instalacji na wybrzeżu. Dodatkowo zostały wprowadzone dwie nowe mapy, które możecie spotkać grając tirami od 7 do 10. Dodatkowo zostaną na pewno przemodelowane linie japońskie i amerykańskie, jeżeli chodzi o szczegółowość okrętów. Nowe beretki zostały wprowadzone. Tak to wygląda. Więc dla mnie nie są zbyt fajne. Starsze były lepsze, ale to jeszcze wy ocencie, jak to będzie wyglądało. I nowy mechanizm losujący. Wszystkich tutaj szczegółów losowań nie będę wam czytał, sami sobie przeczytacie na stronie, jeżeli jesteście zainteresowani. I dodatkowo mamy teraz, że działa, mogą się obracać o 360 stopni. Moim zdaniem to jest na plus. Słuchajcie, tutaj jeżeli będziecie uczestniczyli w tym, testowali grę na serwerze testowym, czyli za jedną bitwę dostaniecie 3 flagi każdego rodzaju. Jeżeli rozegracie 10 bitew krążownikiem na serwerze testowym, jeden dzień premium i dodatkowo dostaniecie jeden dzień premium, jeżeli zatopicie pancernikiem lub lotniskowcem 20 krążowników. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do gry, zobaczymy to sobie na żywo. Okej, okay, jesteśmy w bitwie na serwerze testowym. Zobaczmy teraz sobie, jak ładnie się obkręcają działa. O te 360 stopni. Zobaczcie sobie teraz na tylne działa. No moim zdaniem to jest na duży plus, jeżeli chodzi o ten patch. Mam nadzieję, że to w normalnej wersji będzie. Zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda. Więc jest ok, jest fajnie. Dodatkową rzeczą, która została wprowadzona w tym patchu, to jest informacja, ile zostało jeszcze do przeładowania torped. Tu widzicie. Tutaj na dole mamy teraz tak, działa, i u góry jeszcze informacja, jeżeli chodzi o torpedy. Więc to jest też dla mnie bardzo duża i fajna zmiana na plus. Bo zawsze trzeba było się przełączać między torpedami a pociskami, żeby zobaczyć, ile zostało do przeładowania torped. Dobra, tutaj mamy konika i teraz spróbujemy mu cytkę sprzedać. Zobaczymy beretki. No i słuchajcie, no zobaczcie te beretki, jak to wygląda. Moje zdanie osobiste jest do... No nie podobają mi się, chciałem innego słowa użyć. Słuchajcie, na plus, zobaczcie, to jest po prawej stronie w górnym rogu. Jest damage panel. Bardzo się z tego cieszę. Duży plus, jeżeli chodzi o tą aktualizację. I zobaczcie, takie drobne rzeczy, a człowiek się z tego cieszy. Druga, zobaczcie, jaka jest informacja. Nie wiem, czy to było w wcześniejszym patchu, ale jest informacja, że gdzieś ktoś tam strzelił do swojego. Więc jest bardzo duży plus. Dobra, słuchajcie, beretki dla mnie nie podobają się. I zaraz sobie zobaczymy ekran końcowy, podsumowanie i omówimy sobie jeszcze te beretki na spokojnie, jak to wygląda. Podsumowując ten patch czy serwer testowy, moje odczucia są takie. Jak najbardziej na plus to jest to, że bierze mają możliwość obrotu o 360 stopni. Dodatkowo, słuchajcie, mamy widoczne czas przeładowania torped, nie musimy przełączać to między pociskami a torpedami, też to jest bardzo duży plus, bardzo pozytywna zmiana. Dodatkowo, słuchajcie, beretki.
Jeżeli będziemy mieli możliwość wyboru między starymi a nowymi beretkami, to niech nowe zostaną, bo no niektórym mogą się podobać, tak? Więc niech nam dadzą wybór i będzie ok, tak? Wprowadzajcie nowe zmiany, nowe beretki, ale zostawcie też stare, bo niektóre osoby po prostu nie wiem, nie podobają się, nie akceptują tych nowych. Słuchajcie, bardzo duże zaskoczenie też jest to, że mamy licznik uszkodzeń, tak, po prawej stronie, gdzie już nie musimy praktycznie instalować modów, bo niektórzy tylko i wyłącznie dlatego licznika uszkodzeń instalowali różne tam paczki modów, tak? Więc dla mnie patch, który nadejdzie, mam nadzieję, że będzie na plus, a zapowiada się tak. Więc czekamy z niecierpliwością na patcha. Mam nadzieję, że wprowadzą wszystkie te zmiany, które są w serwerze testowym. Więc panowie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam do następnego odcinka.